Witajcie na moim kanale. Mam nadzieję, że pamiętacie 330, w której remontowaliśmy silnik i była robiona modyfikacja głowicy. Auto właśnie przyjechało na pierwszą wymianę po dotarciu silnika oraz na pewne modyfikacje. Będziemy montować tutaj szperę. Jest to szpera customowa, zrobiona przez naszego przyjaciela Wojtka. Zobaczcie sobie. Tu nie robiliśmy żadnych innych rzeczy, takich oprócz tej szpery. Przełożenie jest takie jak było, 3.15. Dodatkowo w tym samochodzie założymy short shifter. Short shifter jest zrobiony mojej produkcji, że tak powiem, bo wszystkie dostępne short shiftery do samochodów sześciobiegowych po prostu są tak zrobione, że trzeba modyfikować konsolę środkową, tam gdzie chodzi dźwignia. Więc postanowiłem skrócić go po prostu o 5 mm, tak żeby po prostu wchodził wsteczny i szóstka. Więc to zamontujemy. Dodatkowo wymienimy łącznik elastyczny wału, bo tamten jest po prostu stary i zmęczony. Zaraz podniosę samochód i pokażę Wam jeszcze inne rzeczy, które przy okazji wymienimy. Samochód w górze. Wymienimy przewodziki hamulcowe na przewody w oplocie. Dodatkowo wymienimy tuleję dyfra. Zobaczcie sobie, o, jest zerwana. Więc przy tej okazji, jak dyfer jest zdjęty, to to zrobimy. Te też są słabiutkie, tutaj już się po prostu odkleja guma. Przewodziki, no to widzicie, zardzewiałe. I wymienimy też te stalowe, bo one też już, no jest po prostu, przy okazji nie ma dyfra, można to bardzo w łatwy sposób wymienić. Musieliśmy jeszcze wymienić osłonę półosi, bo po prostu śruby się urwały, musieliśmy to wszystko pociąć i musieliśmy to wymienić, żeby smar nie wylatywał, więc to kupiliśmy z oryginału. Jak to wszystko poskładamy? Zadzwonię do właściciela, spytam się, czy mogę przetestować szperę. Mam nadzieję, że się zgodzi i sobie zobaczycie po prostu, jak to działa. Chwila prawdy. Dobra, filterek niech sobie leży. Zobaczymy, jak tu w środku. Zobaczcie sobie, bardzo ładnie olej wygląda. Żadnych smug ani takich aluminiowych. Zobaczcie, olejek czyściutki. Dobra, zerkniemy do filtra. To są takie pozostałości po dotarciu, no. Także tak to wygląda. Wygląda wszystko bardzo dobrze. Tak jak powinno wyglądać. Dzwonię od razu do klienta, ustalę, jaki chce olej i zapytam się, czy mogę skorzystać ze szpery. Dzień dobry. Dzień dobry. No, chciałem zameldować, że mamy się ku końcowi. No tam trochę walki było z tymi przewodami hamulcowymi, bo tak naprawdę musieliśmy belkę tylną zrobić. Bo był bardzo słaby dostęp, ale udało się. Przy okazji wymieniliśmy też przewodziki stalowe. Tam doszły tuleje przednie, jeszcze unibole doszły, cała no, lista bardzo długa. Geometria wyszła idealnie. I teraz tak, czy jakieś preferencje odnośnie oleju? Co po tym dotarciu będziemy lać? I powiem, wszystko bardzo ładnie w filtrze wygląda, także silnik się fajnie dotarł. A, no tak jak rozmawialiśmy, to wcześniej 60, tak żeby na torze teraz... No i, no ja to szanuję. Teraz tak, ja... No. Jakie marki tam pan polecił? Motulka, motula panu wlejemy. No, będzie najlepiej, my na tym jeździmy w wyścigach i nic się nie dzieje, wszystko fajnie działa. Teraz mam pytanie, czy będę mógł przetestować tą szperę? Oczywiście bez wariacji, tylko zobaczyć, czy wszystko działa. Nie, oczywiście. No to dobrze, cieszę się bardzo. Także po jeździe testowej, po tym wszystkim jeszcze do pana zadzwonię, powiem, jak to wszystko działa i w zasadzie dobrze. Auto będzie do odebrania, nie? I już. Dobrze. A jak na ile ma się przygotować? Podeślę panu, bo tak naprawdę ja to wszystko zrzucałem, cały czas coś tam dodawałem, no bo to tuleje, to te wahacze jeszcze z tyłu doszły, jakieś inne historie. A chciałem, żeby po prostu wszystko grało, nie? Przyszłościowo na pewno te hamulce będzie trzeba wymienić, bo jak one się nagrzeją, to tam trochę biją, nie? Także, no. No.
wyścig. No na razie na to myślę, że na to, że to jak do 100 na godzinę, jak tam się rozbędzie, to raczej nic się nie powinno działać. No dobrze, dobrze. Trochę jeszcze chcę zużyć. Także zaraz po wymianie znowu trzeba zmieniać. Dobra, to ja w takim razie podeślę mailem po prostu fakturkę. I auto, tak jak ostatnio, lawetą podesłać panu, tam gdzie zawsze? Czy pan sobie odbierze? Właśnie, a ile kosztuje? No to 100, jest tam 100 zł netto w jedną stronę, no, także to tam nie jest. A, no dobra, będzie lawetą. Dobra, to ja jeszcze zadzwonię, ustalę też z tym kolegą, co lawetą jeździ i autko oddamy. Dobra, to w kontakcie, dziękuję. No. Kiedy ma się ustawiać? Dzisiaj czy jutro? Dzisiaj fakturkę, a na jutro samochód, bo po prostu na dzisiaj będzie trudno już załatwić. No. Dobra, super, w kontakcie. No i to mi się podoba, także zobaczycie sobie, jak działa szpera. Podsumuję tylko króciutko modyfikacje, które wykonaliśmy w tym samochodzie. Czyli tak, zamontowaliśmy szperę LSD. Dla waszej wiadomości, taka szpera kosztuje 5000 netto. I tak naprawdę jest bardzo dobrze zrobiona. My na takich szperach jeździmy wyścigówkami i naprawdę nic się z nim nie dzieje. Działają perfekcyjnie. Wymieniliśmy dwa wahacze górne, środkowe w tylnym zawieszeniu. Unibole w tylnym zawieszeniu. Gumę dyfra. Łącznik elastyczny wału. Zrobiliśmy short shifter tak, żeby wszystkie biegi ładnie wchodziły. Wymieniliśmy tuleje wahaczy reakcyjnych z przodu. Wymieniliśmy dwa przewody w oplocie, których klient sam nie mógł wymienić. One są przy belce. Niestety musieliśmy zdemontować belkę, bo było tak skorodowane, że musieliśmy wszystko uciąć, zarobić nowe przewody stalowe i wtedy dopiero udało się to wszystko wymienić. Płyn hamulcowy, geometria i tak naprawdę auto gotowe do odbioru. Jadę przetestować. No dobrze, auto przygotowane do przetestowania, ale zanim udam się na testowanie samochodu, pojadę na myjnię bezdotykową, opłuczę trochę auto, żeby ładnie wyglądało. Jedziemy sprawdzić szperę, zobaczyć w ogóle, jak samochód chodzi. Pamiętajcie o tym, że jak chcecie wyłączyć permanentnie trakcję w E90, w E60, w F-kach, we wszystkich nowszych samochodach, przycisk DTC trzeba przytrzymać. Tak długo, aż zaświeci tutaj się brak kontroli trakcji. I mamy, proszę bardzo. Widzieliście, szpera działa perfekcyjnie, ani razu nie puściła. Specjalnie zrobiłem takiego bąka z zatrzymaniem się prawie, żeby zobaczyć, czy wstanie. Silnik wstał, koła ładnie skleiły, szpera trzyma, także wszystko bardzo dobrze. Jadę do warsztatu, dzwonię do klienta, poinformuję, jak to wszystko wygląda. Umawiam lawetę i auto może jechać jutro do klienta. No witam, jestem po testach, szpera działa perfekcyjnie, wszystko działa super. Także ja wysyłam w takim razie fakturkę, dzwonię do tego kolegi i na jutro już się z tym kolegą pan umawia tam, dobra? On zadzwoni pewnie. No, także tyle. Tam zostawię w samochodzie wydruk jeszcze z geometrii. Wszystko ładnie na zielono wyszło, także tam nie ma żadnych uchybień. Dobrze, dziękuję bardzo. Dobra, to w kontakcie, dziękuję bardzo. We'll be right back.
Właśnie przyjechała laweta, więc robimy załadunek i przekazuję auto klientowi. No i autko przekazane w bardzo dobre ręce. Michał. To ja. Przekazuję i tyle. Pozdrawiamy Was wszystkich. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej. Wszystkiego dobrego.